Cichy odgłos dobiegał uszu dziewczyny już od dobrych 10 minut. Wiedziała, co po nią przyszło. Wiedziała, że nie jest przyjaźnie nastawiona. Przede wszystkim wiedziała, że kiedyś to nastąpi. Dopiero teraz, w obliczu niebezpieczeństwa, zaczęła zastanawiać się, jak płytki był żywot, który prowadziła dotychczas. Ciekawe, że ludzie dostrzegają takie rzeczy dopiero w chwilach jak ta, pomyślała. Lecz teraz było już za późno, by to zmienić. Przeszłości nie da się zmienić. Zostało jej tylko trochę czasu, ale jest już tak bardzo zmęczona, że jej ciało odmawia współpracy. Nie mogła zmusić się do ponownego ruchu. Siedziała skulona w kącie pokoju, kurczowo obejmując kolana ramionami. To na nic. Wiedziała, że i tak ją dopadnie. Przed tym czymś nie ma ucieczki. Można próbować, ale chyba nikomu dotąd się jeszcze nie udało. Zabrała już tyle żyć. Nie poprzestanie na kolejnym. Będzie brać i brać. Wykorzystywać nieuwagę innych. Myślałeś, że potwory pod łóżkiem to coś strasznego? Nie zdajesz sobie sprawy, że ona czeka w zacienionym kącie twojego pokoju, patrząc, jak niewinnie śpisz, nie mając pojęcia o tym, że tylko czyha na twój zły ruch. Skrzypienie podłogi? Przeciąg? Nie, nie zdawało ci się. To żaden przeciąg. To martwy oddech twojego gościa. Skrzypiąc, zbliża się do twojego łóżka i pochyla się nad twoją twarzą, żeby przyjrzeć się dokładniej kolejnej ofierze. To dlatego budzisz się w środku nocy bez wyraźnej przyczyny. Cień w lustrze, kiedy idziesz w nocy do łazienki? Nie, to nie były zwidy. Ona cię obserwuje. Podąża za tobą. Jest wszędzie. Nie pozbędziesz się jej. Nigdy. Cisza. Drzwi zaczęły otwierać się powoli, skrzypiąc przy tym niemiłosiernie, powodując jeszcze większe ciarki na ciele dziewczyny. To, co zobaczyła w progu, sprawiło, że jej włosy stanęły dęba, a jej twarz zastygła w grymasie przerażenia. Nie była w stanie nawet krzyczeć. Z jej gardła wydobył się żałosny jęk. Jest tu. Przyszła po nią. A ty będziesz następny. Opracowanie wersji audio Studio Polish Creepypasta. Muzyka na licencji Creative Commons Attribution. Czytał Marcin Pleskacz.